No witam, moi drodzy, z tej strony Tomasz, mamy piątek, jestem teraz w Koronie. Muszę podjechać na stację kolejową do Korony, tutaj jedną sprawę załatwić w biurze. To przy okazji po prostu Wam pokażę, jak ta stacja tu wygląda, jaki jest rozkład, jak ten parking wygląda. Taka ciekawostka dla Was. Ok? Hej! A więc tak wygląda z zewnątrz. Tego płota tu nie było wcześniej, oni ten płot postawili jakiś niedawno. Proszę, można sobie samochody zaparkować. Tu też mają parking piętrowy, jak widzicie. Jest za darmo, można sobie samochód zaparkować. Zaraz sobie na ten parking wjedziemy, zobaczymy jak to wygląda w środku. Dawno nie byłem. Pokażę Wam rozkład jazdy, gdzie się bilety kupuje i tak dalej. Ok, więc widzimy sobie na tym parking. Tylko nie na samej górze, bo pokażę Wam jaki widok z samej góry jest. Zobaczcie, tu macie jakieś anteny do sieci komórkowych. To jest stacja North Main w Koronie. Oni to zamykają o którejś godzinie, tu nawet jak samochód zostawicie, to po prostu będzie zamknięty. O, tu się to spuszcza i zamykają to. Bardzo fajne rozwiązanie. Zobaczcie, mamy 6 poziomów. I pisze nam, na którym poziomie ile wolnych miejsc jest do zaparkowania. Dzięki temu wiemy. Widzimy, że na pierwszym, na drugim poziomie wszystko jest full, nie ma wolnych miejsc. Dopiero od trzeciego poziomu są jakieś wolne miejsca. No my się wjedziemy na samą górę. Tam jakiś fajny widok powinien z góry być. Kurde, nie lubię jak takie bumpy rozstawiają, nie było tego wcześniej. Ja kiedyś korzystałem ze stacji metra, jak pracowałem w Orange County, to dojeżdżałem metrem, żeby korki omijać. Ponieważ te korki na drodze 9.1 to jest masakra. A to jest w zasadzie jedyna droga, żeby do Orange County z Korony dojechać. I masę ludzi dojeżdża, ponieważ tu gdzie ja mieszkam, Orange Empire, jest to w Koronie i te okolice, tu jest bardzo tanio. Natomiast z robotą nie jest za ciekawie. Masa ludzi po prostu dojeżdża do pracy do Los Angeles czy do Orange County, gdzie więcej płacą i więcej perspektyw pracy jest. Ale dojazd jest straszny, znaczy z tego, że tyle ludzi dojeżdża, są straszne korki na drogach. A ta 9.1 freeway, który się dociągnie, to jest praktycznie jedyna droga, która łączy Orange County z Island Empire, jest. Takie korki są, że masa ludzi po prostu woli pociągiem dojeżdżać. Gdzie się na górę wjeżdża? Tutaj. Ja wtedy pamiętam, płaciłem chyba coś koło 200 baków na miesiąc. I ten pociąg zawsze punktualnie przyjeżdżał. Ani razu się nie zdarzyło, aby ten pociąg był opóźniony. On idealnie co do minuty dojeżdża, sobie wyobraźcie. Przyjechał, odjeżdżał. Nawet jak wy się minutę spóźnicie, on nie będzie nawet na was czekał. Po prostu gnał i oszczędność czasu to jest niesamowita. No i paliwa, prawda? Bo w korku dużo paliwa tracicie. Troszkę tą kamerą próbuję na boki rzucać, żeby nie tracić ostrości światła, które prześwituje. A tu już coraz więcej. Ach, taki słupek bym najechał teraz. Zamiast na drogę patrzeć, to ja tu kurde na boki. W ogóle jest to teren monitorowany, widzicie, tu jest napis. Jest to monitorowane, tutaj ochrona jest. Tu właśnie mamy kamerę. Super sprawa, przynajmniej nam się nikt nie włamie do samochodu. Przynajmniej nie powinien. Parking jest za darmo, jak mówiłem. Można sobie spokojnie samochód zostawić. Ja mogę nawet teraz samochód zostawić sobie, iść na miasto i nikt mi nic nie powie. Jesteśmy już na trzecim poziomie. Ja na chwilę wyłączę i wjadę na górę, do was wrócę. No i nam drogę zaorali, zobaczcie, jesteśmy na czwartym poziomie. Już nie da się wejść wyżej. Tu mój samochód. No ale sobie windą chyba na górę wjedziemy. Idziemy do windy. Sorry, że się trzęsie obraz, ale tym notem nagrywam cały czas. No to stabilizacja w nim chyba najlepsza nie jest. Gdzieś windy mają. Tu jest mostek, można sobie na peronę przejść.
Okej. Tak to wygląda. Jesteśmy na dachu tego parkingu. Jak to wygląda? Zobaczcie, to są kamery porozmieszczane. Tu jest jakiś, w razie jakiejś emergency, jest telefon, można zadzwonić. Zobaczcie, jak wysoko jesteśmy. Taki jest widok na koronę tutaj, na stację. Są dwa perony. Jeden idzie w jedną stronę, drugi w drugą stronę. Zaraz sobie na ten peron zejdziemy. O, tam właśnie budka do kupowania tych biletów. Gdzie to jest? Ten parking, który wam mówiłem. Tu jest ten freeway 91. No jest, teraz jedzie, jeszcze młoda godzina jest. Ok, idziemy na peron. Ok, śmigamy na pierwsze piętro. Też kamera w indziej jest, zobaczcie, zainstalowana. Jesteśmy na pierwszym piętrze już. Ok, tak wygląda ten peron, zobaczcie sobie. To są dwa tory, jest pierwszy i drugi. Jeden jedzie Orange County, a drugi wraca z Orange County. Tu wygląda. Tu można sobie jakieś gazetki kupić. Jest Los Angeles Times, Orange County Register. To jest nawet za darmo. Tutaj jest z domami coś. Można sobie to otworzyć i wziąć jakąś. To trzeba zapłacić. Są po 75 centów. Każdego dnia, a niedzielne wydanie $1.50. Rzucamy pieniądze, ciągniemy się, otworzy. Tu zawsze ładnie godzina jest wyświetlana. Teraz wam pokażę, jak wyglądają te maszyny do kupowania biletów. Można kupić bilet jednorazowy oraz miesięczny. Tu można sobie napoje kupić. To żadna rewelacja dla was. O, właśnie pociąg jakiś jedzie. Będziecie mieli okazję pociąg zobaczyć. Udało się nam, coś podjeżdża. Nie wiem, czy ten się zatrzymuje, czy nie. Tak, zwalnia. Zobaczcie, podjedzie. Minuta, dwie i zaraz odjeżdża. Idziemy dalej. Co to jest ta maszyna do kupowania biletów? Można kupić bilety na Metrolink oraz na Amtrak. To są informacje. Tu
informacji o jakiejś zmianie rozkładów. No i tu sobie po prostu wybieramy. Ekran jest dotykowy. Wybieramy sobie, czy chcemy kupić bilet, z jakiej stacji, dokąd, ile kosztuje. Miesięczny czy zwykły. Tu zostawiamy monety. Tutaj płacimy kartą kredytową. Jest rozkład, zobaczcie sobie. Nie wiem, czy będzie widać, tak wygląda to połączenie. I te pociągi jak jeżdżą. A teraz macie ostrość do LA. Tu jest do San Bernardino. W tych godzinach jeżdżą. Dużo tego nie ma, widzicie, ale te godziny są tak zrobione, że ludzie, którzy do pracy dojeżdżają i wracają z pracy, wszystko mają dopasowane. Zobaczmy, co z drugiej strony jest. Jakieś informacje. Tu jest jakaś reklama. Tu jest telefon, jak ktoś potrzebuje. To znowu telefon jakiś. Okej, to tyle. Okej, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Trzymajcie się, hej.